Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Ministrze Kołakowski, i tutaj ze strony kolegów bardzo padło ważne uwagi, niedokrotnie żeśmy dyskutowali. Mamy już pewne doświadczenia na poziomie Parlamentu Europejskiego. Korzystamy jest, że pan minister poseł do Parlamentu Europejskiego, jednocześnie Janusz Wojciechowski komisarzem. Popracujmy nad systemem stref, bo sami widzimy, jak to się praktycznie po prostu i ekonomicznie nie sprawdziło, no nie? Więc warto naprawdę się, panie ministrze Kołakowski, nad tym zająć, przygotować razem właśnie z kolegami, którzy mają już doświadczenia i dać propozycję tego systemu stref. Następna rzecz, panie ministrze Kołakowski, ja się nie czepiam, tylko pan dzisiaj reprezentuje, wskazuje. Kochani, po przejęciu przez, tak jak pan minister mówił, przez Schmidtfield, Pini Kutno, jedna firma, jedna spółka ma 60% uboju w kraju. Jak pan zamierza w zakresie właśnie trzody chlewnej zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe pod względem ilościowym? I ostatnia krótka uwaga. Panie ministrze Kołakowski, Polacy, konsumenci, a my jako rolnicy służymy przecież Polakom, konsumentom. My chcemy jedną rzecz przygotować i zapewnić, żeby polska kiełbasa nie była z wachlaka duńskiego, bo jaka to jest polska kiełbasa z wachlaka duńskiego? No kochani, nie ośmieszajmy się. I teraz pan, czy pan woli tą kiełbasę z naszego świniaczka, z tych gospodarstw? No, chyba też retoryczne pytanie. Pan woli. I teraz jest tak. Kochani, skończmy, my mówimy jako rolnicy. Małe gospodarstwo to jest 50 loch w cyklu, jeszcze raz, gdzie tam lek dwo na chleb, tu koledzy powie, to 50 loch w cyklu zamkniętym. I oto, jakiekolwiek rozporządzenie przygotowujecie, żeby nie robić cyrku, to jest minimum 50 loch w cyklu zamkniętym i to jest gospodarstwo, gdzie ja jako rolnik mogę to hodować, zarobię na chleb, a powstaną podmioty przetwórcze, które będą przerabiać i pan minister Kołakowski wtedy zje kiełbaskę polską z polskiego świniaczka i wszystko będzie grało. Dziękuję. Nie tylko pan minister Kołakowski, ale my także. Szanowni Państwo, ja bardzo, może jeszcze po jednym zdaniu także. Proszę pana.